Wyruszamy promem z portu w Rostocku, by po dwugodzinnym rejsie dotrzeć do Getzler w Danii, a stamtąd przejechać do Kopenhagi. Większość połączeń morskich na obszarze Skandynawii jest obsługiwana przez promy należące do niemiecko-duńskiej firmy Scandlines. W porcie cumują ogromne kruzery. Ten ma 330 metrów długości, zabiera ponad 3,5 tysiąca pasażerów. Kolejny jest niewiele mniejszy, ma 294 metry długości i 2,5 tysiąca miejsc dla pasażerów. Rostock był największym portem byłej NRD. Po zjednoczeniu Niemiec stracił na znaczeniu. Obecnie liczy około 200 tysięcy mieszkańców. Po przejechaniu około 150 km docieramy z portu w Getzler do Kopenhagi. Pierwszy punkt wizyty to zamek Rosenborg, dawna rezydencja podmiejska królów Danii. Zamek został wybudowany w stylu renesansu niderlandzkiego w latach 1606-1634 przez króla Chrystiana IV. Zamek został otoczony fosą, a wokół niego powstał park zwany Ogrodem Króla. Już w 1838 roku w zamku otwarto muzeum dokumentujące historię duńskich monarchów z dynastii Oldenburgów od XVI do XIX wieku. Na trzech kondygnacjach budynku znajdują się komnaty królewskie z kompletnym wyposażeniem pochodzącym z XVII i XVIII wieku. Kopenhaski port, w tle dźwig z połowy XVIII wieku służący do wstawiania masztów w trakcie budowy żaglowców. Pomnik małej syrenki, jeden z najbardziej znanych symboli Kopenhagi. Rzeźba została wykonana na zamówienie Karla Jakobsena, syna założyciela browaru Carlsberg, i odsłonięta 23 sierpnia 1913 roku. Przedstawia postać z baśni Jana Christiana Andersena pod tytułem Mała Syrena. Jedna z najnowocześniejszych na świecie spalarnia śmieci w samym sercu Kopenhagi. Kolumna upamiętniająca Iwara Huitfelda, który zginął w bitwie morskiej ze Szwedami w 1710 roku. Pomnik Księżnej Marii.
fragment umocnień twierdzy Castellet i prowadząca do niej brama królewska. Budowę twierdzy rozpoczął król Christian IV w 1626 roku. W pobliżu twierdzy Castellet i kościoła świętego Albana znajduje się fontanna Gefion. Gefion to nordycka bogini rolnictwa i opiekunka dziewic. Miała czterech synów spłodzonych przez olbrzyma. Gdy pewnego razu poprosiła króla o kawałek ziemi, ten obiecał jej dać tyle, ile zdąży zaorać w ciągu jednego dnia. Gefion zamieniła synów w woły i zaorała wielki szmat ziemi, który został wydzielony, i tak powstała wyspa Zelandia, na której leży Kopenhaga. Na nabrzeżu stoi otwarty w 2005 roku oryginalny budynek Opery Królewskiej z widownią na 1400 osób. Zespół pałacowy Amalienborg, oficjalna rezydencja duńskich monarchów od 1794 roku. Zespół składa się z czterech identycznych rokokowych pałaców zbudowanych wokół ośmiokątnego placu. Budowę kompleksu zainicjował król Fryderyk V. Na środku placu znajduje się konny pomnik Fryderyka V. Stare spichrze przy nabrzeżu. Kościół Holmen. W 1967 roku odbył się tu ślub królowej Małgorzaty z księciem Henrykiem. W tym budynku, ze szczytem wieży z czterech skręconych smoczych ogonów, do 1974 roku mieściła się duńska giełda. Christiansborg, dawny zamek królewski i do 1794 roku siedziba królów Danii. Obecnie mieści się tu duński parlament. W tej części zamku mieści się sala obrad. Zamkowych w XIX-wiecznym ceglanym budynku mieści się Kopenhaska Biblioteka Królewska. Jest to jedna z największych bibliotek w Europie z księgozbiorem liczącym 21 milionów woluminów. W 1999 roku do zabytkowego gmachu biblioteki dobudowano ośmiopiętrową budowlę zwaną Czarnym Diamentem. Mimo niesprzyjającej pogody wypływamy w godzinny rejs po kopenhaskich kanałach. Budynek giełdy widziany od strony wody. Most koło kościoła Holmen. Widok na parlament. Kopenhaga jest stolicą Danii od połowy XV wieku. Liczy ponad 580 tysięcy mieszkańców, a cała aglomeracja około 1 200 000. Wyborcz.
Kanał został wykopany w XVII wieku przez szwedzkich jeńców. Teatr Królewski otwarty w 2007 roku z widownią na 650 miejsc. Gmach Opery Królewskiej. Miasto założył w 1167 roku biskup Absalon. W 1254 roku Kopenhaga otrzymała prawa miejskie. Mamy teraz okazję obejrzeć pomnik Syrenki od strony wody. W Kopenhadze panuje klimat morski. Przejawia się to częstymi opadami i właśnie mamy okazję tego doświadczyć. Czarny diament, dobudowana nowoczesna część Biblioteki Królewskiej ze ścianami wykonanymi z polerowanego granitu i przyciemnianego szkła. Muzeum rzeźbiarza Bertela Thorvaldsena, najstarsze muzeum w Danii. Kwadryga na budynku Muzeum Thorvaldsena. Artysta został pochowany na dziedzińcu muzeum. Rejs kończymy u stóp siedziby parlamentu. Przed parlamentem stoi pomnik króla Chrystiana IX. Fontanna bocianów na miejskim deptaku. Caritas Brunnen, fontanna dobroczynności. Dwudziestometrowy monument z wikingami dmącymi w instrumenty zwane lurami. Kopenhaski ratusz został wybudowany w 1905 roku w stylu włoskiego renesansu. Wieża ratuszowa ma 106 metrów wysokości i należy do najwyższych budowli w Danii. Na fasadzie ratusza znajduje się pozłacana figura biskupa Absalona, założyciela miasta. Nad nią jest herb Kopenhagi. Przed ratuszem stoi smocza fontanna przedstawiająca byka walczącego ze smokiem.
przy narożniku ratusza umieszczono pomnik Jana Christiana Andersena. Ogrody Tivoli to drugi najstarszy na świecie park rozrywki w samym sercu duńskiej stolicy. Otwarto go w 1843 roku. W 1914 roku uruchomiono tu drewniany roller coaster, jeden z najstarszych na świecie, funkcjonujący do dziś. Spiralna wieża kościoła Najświętszego Zbawiciela o wysokości 90 metrów. Roskilde leży 30 km od Kopenhagi i tu była pierwsza stolica Danii. Ratusz centrum miasta z 1885 roku, ale wieża jest pozostałością gotyckiego kościoła świętego Wawrzyńca. Gotycka katedra w Roskilde wpisana na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Jest ona miejscem pochówku duńskich monarchów. Spoczywają tu prochy 39 królów i królowych Danii od czasów Chrystiana III Oldenburga, który został pochowany w 1559 roku. Katedra jest świątynią trójnawową, otoczoną kaplicami pochodzącymi z różnych okresów. Mechaniczny zegar z figurami z końca XV wieku przedstawiający walkę świętego Jerzego ze smokiem. Najstarsze elementy organów pochodzą z 1425 roku, a barokowa fasada z połowy XVII wieku. Tak zwane królewskie drzwi używane do wejścia podczas królewskich wizyt. Kaplica Trzech Króli wybudowana w drugiej połowie XV wieku. Są tu renesansowe nagrobki Chrystiana III i Fryderyka II. Fundator kaplicy, król Chrystian I, pochowany jest w komorze grobowej pod podłogą. W tej kaplicy jest tak zwana kolumna królewska, na której wyryte są kreski oznaczające wzrost odwiedzających katedrę monarchów. Kaplica dynastii Glücksburger z podwójnym sarkofagiem króla Chrystiana IX i królowej Luizy oraz Fryderyka VIII i także królowej Luizy. Kaplica Fryderyka V z jego marmurowym sarkofagiem. Jest w niej także 11 innych sarkofagów królewskich, mimo że pierwotnie miało tu być ich 5. Trzyczęściowy ołtarz wykonany w Antwerpii około 1560 roku. Za głównym ołtarzem w dwóch parach sarkofagów spoczywają król Chrystian V i jego żona Charlotta Amalia oraz król Fryderyk IV i jego żona Luiza. Bezpośrednio za ołtarzem znajduje się też gotycki sarkofag królowej Małgorzaty I oraz wykonana z alabastru figura jej brata Christophera. Kaplica Chrystiana IV wybudowana około 1620 roku. Ambona pochodzi z początku XVII wieku. Pierwszy drewniany kościół pod wezwaniem Świętej Trójcy został wybudowany w tym miejscu prawdopodobnie przez Haralda Sinozębego, który wprowadził do Danii chrześcijaństwo, przyjmując chrzest w 965 roku. Dzisiejszy budynek świątyni jest już czwartym z kolei w tym miejscu. Jego wznoszenie rozpoczęto około 1180 roku na polecenie biskupa Absalona, założyciela Kopenhagi. Budowa została ukończona po 100 latach około 1280 roku. W 38 km od Kopenhagi leży miasto Hillerød, w którym znajduje się zamek Frederiksborg, renesansowa podmiejska rezydencja królów Danii. Obecnie funkcjonuje jako muzeum narodowo-historyczne.
Budowę zamku rozpoczął w 1560 roku król Fryderyk II, ale większość zamku została zbudowana na początku XVII wieku w stylu renesansu niderlandzkiego przez króla Christiana IV. Przed wejściem na główny dziedziniec zamkowy wybudowano bogato zdobioną fontannę Neptuna. Most na fosie i okazała brama prowadzi na wewnętrzny dziedziniec zamkowy. W kaplicy zamkowej od 1671 do 1840 roku odbywały się koronacje królów i królowych Danii. W grudniu 1859 roku wybuchł wielki pożar. Zamek został odbudowany dzięki wsparciu Christiana Jakobsena, założyciela browaru Carlsberg. Z jego inicjatywy w 1878 roku utworzono tu Narodowe Muzeum Historyczne. Aktualnie panująca królowa Małgorzata II z synem i wnukiem. Mąż królowej, książę Henryk. Wśród obrazów eksponowanych w zamku jest portret hetmana Stefana Czarnieckiego. Widok na fosę i most nad fosą prowadzący do zamku. Okazała brama wejściowa do ogrodów zamkowych. Ogród zamkowy został założony w latach 1720-1725. Brzegi rabat ogrodowych są wykończone cisami idealnie przystrzyżonymi stożkowo. Kompleks zamkowy leży na trzech małych wysepkach jeziora Slotso. Zamek Fredensborg powstał około 1720 roku i jest letnią rezydencją duńskiej rodziny królewskiej oraz miejscem podejmowania głów państw goszczących z oficjalną wizytą w Danii. Pawilony tworzą charakterystyczny ośmiokątny dziedziniec przed głównym budynkiem zamku. Fredensborg to po duńsku zamek pokoju. Został tak nazwany na pamiątkę pokoju zawartego w 1722 roku i kończącego Wielką Wojnę Północną ze Szwecją. Helsingør to miasto położone nad cieśniną Sund.
Jest tu zamek Kronborg, znany jako miejsce, w którym Szekspir umieścił akcję Hamleta. Zamek Kronborg w przeszłości był królewską rezydencją i siedzibą garnizonu wojskowego. Cieśnina Sund ma w tym miejscu 4 km szerokości, a na jej przeciwległym brzegu leży bliźniacze szwedzkie miasto Helsingborg. Podróż promem między miastami trwa 20 minut. Brama prowadząca na dziedziniec zamkowy. Na dziedzińcu nie brakuje postaci ubranych w historyczne stroje. Obecny renesansowy charakter nadano zamkowi w trakcie jego przebudowy w latach 1574-1585. Po pomieszczeniach zamkowych przechadzają się postaci z Hamleta. To królowa Gertruda, żona króla Klaudiusza. Sala licząca 62 metry, podobno najdłuższa w Europie. W okresie letnim regularnie jest tu wystawiany Hamlet w skróconej dla turystów wersji. Niektórzy aktorzy z długiej listy wykonawców tytułowej roli dramatu Szekspira. Kaplica zamkowa otwarta w 1582 roku. Pomieszczenia są wyposażone w niderlandzkie meble z XVII wieku. Na ścianach tak zwanego małego holu wiszą tkaniny dekoracyjne przedstawiające duńskich królów. Powstały na zamówienie Fryderyka II i pierwotnie było ich 40. Fragmenty codziennego spektaklu Hamleta. Ah!
2000 roku zamek został wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Do portu w Helsingør wpływa kolejny prom ze Szwecji. Na centralnym placu Helsingør stoi pomnik króla Eryka Pomorskiego, który w 1420 roku wybudował tu cytadelę Krogen, umożliwiającą pobieranie opłat od statków przepływających przez cieśninę. Nyhavn, czyli nowy port, to kanał i ulica w centrum Kopenhagi. Przy Nyhavn pod numerami 67, 18 i 20 mieszkał Jan Christian Andersen. Obecnie kanał jest wykorzystywany jako miejsce ekspozycji drewnianych statków z lat 1780-1810. Statek, który pełnił funkcję latarni morskiej. Nowy port nazywany bywa żartobliwie najdłuższym barem świata. Most dla pieszych i rowerzystów o długości 180 metrów nazywany całującym się mostem. Naprzeciw Marine Rungstedt znajduje się dom Karen Blixen, duńskiej pisarki, autorki między innymi Pożegnania z Afryką. Obecnie jest tu poświęcone jej muzeum. Przy domu jest duży park, w którym znajduje się grób pisarki. Karen Blixen urodziła się w 1885 roku. W 1914 roku wyszła za mąż i młoda para wyjechała do Kenii, gdzie zajęła się uprawą kawy. Małżeństwo rozpadło się i pisarka sama prowadziła plantację do 1931 roku, kiedy to z powodu załamania się rynku kawy powróciła do Danii. Wspomnienia z 17-letniego okresu pobytu w Kenii zawarła w książce Pożegnanie z Afryką. Kilkakrotnie jej kandydatura była nominowana do Literackiej Nagrody Nobla. Portrety rodziców i dziadków pisarki. Próbka malarskiego talentu pisarki. Z wyspy Zelandia przejeżdżamy na wyspę Fionia mostem nad cieśniną Wielki Bełt.
Wschodnia, wisząca część mostu, jest najdłuższym wiszącym mostem w Europie o rozpiętości 2700 metrów, w tym między pylonami 1624 metry. Następnie jest krótki odcinek drogi przez wysepkę Sprogo i zachodnia część mostu. Długość całej przeprawy wynosi około 17 km. Widok na zachodnią, a w głębi na wschodnią część mostu. Pylony mostu wiszącego mają 254 metry wysokości. Odense wita nas rzeźbami postaci z bajek Andersena, który się tutaj urodził, a to bajkopisarz we własnej osobie. W tym domku, w rodzinie szewca i praczki, przyszedł na świat w 1805 roku Jan Christian Andersen. Domki w dzielnicy Odense, w której urodził się bajkopisarz. Tutaj mieści się Muzeum Biograficzne Pisarza, Biblioteka i Archiwum, a także ekspozycja dotycząca życia i twórczości pisarza, składająca się m.in. z jego osobistych rzeczy. W centrum Odense znajduje się katedra świętego Kanuta, króla Danii, który został zamordowany w 1086 roku w leżącym nieopodal kościele świętego Albana. Katedra jest pięknym przykładem architektury gotyckiej na terenie Danii. Jednym z najcenniejszych elementów wyposażenia katedry jest pozłacany ołtarz główny z 1525 roku. Składa się z trzech części, ma 5 metrów wysokości i jest wypełniony 300 starannie wyrzeźbionymi, pozłacanymi figurami. W katedrze pochowani są królowie Danii Jan Oldenburg i Christian II oraz ich małżonki. Budynek ratusza wybudowany w 1880 roku w miejsce starego ratusza, który stał tu przez 400 lat. W głębi kościół świętego Albana. Współczesna rzeźba przed ratuszem. Odense jest jednym z najstarszych miast duńskich. W 1988 roku obchodziło 1000. rocznicę powstania. Obecnie liczy około 160 tysięcy mieszkańców. Pomnik świętego Kanuta, patrona Danii. Ogrody Jana Christiana Andersena w sąsiedztwie katedry. Budynek dawnej szkoły dla ubogich, a naprzeciw niej jeszcze jedna rzeźba bajkopisarza. Z wyspy Fionia przenosimy się na Półwysep Jutlandzki. Wioska Agersborg leży nad Limfjordem. Jest tu kamienny kościół romański z XII wieku, otoczony pięknie zadbanym cmentarzem. Teren jest wysypany drobnym kamieniem, a poszczególne kwatery są oddzielone niewielkim, starannie przystrzyżonym żywopłotem. Skromne wnętrze kościoła nie wyróżnia się niczym szczególnym. W pobliżu wejścia do kościoła ustawiono kamienie runiczne. To najstarszy z nich. Ale miejsce to znane jest z innego powodu. Była tu największa z twierdz wikingów, powstała prawdopodobnie za panowania Haralda Sinozębego w drugiej połowie X wieku. Przypuszcza się, że była punktem zbornym przed łupieszczymi wyprawami wikingów. Twierdza była zbudowana na planie koła o średnicy 240 metrów. Główną atrakcją Hirtshals jest oceanarium Morza Północnego.
Znajduje się tu fokarium z basenem na 800 tysięcy litrów, gdzie można obejrzeć karmienie fok. Oceanarium jest też największe w Europie akwarium o wymiarach 22 na 33 metry i głębokości około 6 metrów, które zawiera 4,5 miliona litrów wody. Jego szklana ściana ma 41 cm grubości. Żyją w nim ławice ryb, płaszczki, a także robiący niesamowite wrażenie samogłów, zwany także mola. Samogłów dorasta do 3 metrów długości i osiąga wagę do 2 ton. Żywi się meduzami, kalmarami i larwami węgorzy. Na piętrze są mniejsze akwaria z rybami lubiącymi żyć blisko powierzchni wody. Można tu dotknąć rozgwiazdy lub pogłaskać płaszczkę. Nie mniej interesujące są także pozostałe mniejsze akwaria. Nieopodal miasteczka Skagen znajduje się cypel Grenen z porośniętymi trawą wydmami. To najdalej wysunięty na północ punkt Danii. Latarnia morska z 1858 roku. Są tu olbrzymie betonowe bunkry, wojenne relikty hitlerowskiej okupacji Danii. Opcja dla leniwych. Do krańca cypla można z parkingu dojechać specjalnym wagonikiem ciągniętym przez potężny traktor. Na plaży wyleguje się foka, budząc powszechne zainteresowanie. Na krańcu cypla fale Bałtyku ścierają się z falami Morza Północnego. Wygodni, chcący uniknąć powrotu piaszczystą plażą, muszą poczekać w długiej kolejce.
Skagen to 8-tysięczne miasteczko z portem rybackim oddalone 2 km od cypla Grenen. Schludne, żółto-czerwone centrum Skagen. Żółty jest także protestancki kościół w Skagen. Duński kościół ewangelicko-luterański jest od 1536 roku religią państwową. Jest wspierany przez rząd, a jego głową jest duńska królowa razem z ministrem spraw kościelnych. Kobiety zostały w Danii dopuszczone do kapłaństwa w 1948 roku. Do kościoła duńskiego należy 79% Duńczyków, ale niecałe 5% wiernych uczestniczy w nabożeństwach w każdym tygodniu. Na południe od miasta znajduje się zasypany gotycki kościół świętego Wawrzyńca. Mieszkańcy Skagen zaprzestali odsypywać kościół z piasku w 1795 roku. Rebildbaker to duński park narodowy położony w północnej części Półwyspu Jutlandzkiego w pobliżu wioski Rebild. Obejmuje on m.in. pasmo malowniczych wzgórz porośniętych wrzosami i poprzecinanych głębokimi dolinami porośniętymi gęstymi jodłowymi lasami. W 1912 roku grupa duńskich emigrantów ze Stanów Zjednoczonych z inicjatywy Maxa Hemiusa wykupiła i podarowała rządowi duńskiemu 200 hektarów lasów z pagórkami pokrytymi wrzosowiskami w celu zachowania naturalnego charakteru tych terenów. Ten akt zainspirował duńską służbę leśną do pozyskania sąsiedniego lasu i obecnie obszar o powierzchni około 80 km kwadratowych jest znany jako Las Roldolt, drugi co do wielkości obszar leśny w Danii. Corocznie 4 lipca odbywa się tu festiwal, który stanowi huczne obchody amerykańskiego Dnia Niepodległości. Den Gamleby, po duńsku Stare Miasto, to skansen w Aarhus, drugim co do wielkości mieście Danii. Zgromadzono tu budynki z XVIII, XIX, a także z XX wieku. Odtworzono też klimat z tamtych lat. Po ulicy spacerują ludzie w dawnych strojach, a wewnątrz budynków zadbano o wystrój z epoki. Skansen cieszy się dużym powodzeniem. W ciągu 10 lat odwiedziło go ponad 3 miliony osób. Dziś nie ma dużego ruchu, gdyż pora jest dość wczesna, a na dodatek mocno pada. Budynki są bardzo ładnie odwzorowane. Można zajrzeć niemal wszędzie. Urządzono kilka ekspozycji, m.in. Muzeum Zabawek z imponującymi zbiorami. Thank you.
Skansen działa pod patronatem jej wysokości królowej Małgorzaty II i ma 75 zabytków przeniesionych z miejscowości w całej Jutlandii. Tworzą one stare miasteczko malowniczo położone nad rzeką. Kolding leży w południowej części Półwyspu Jutlandzkiego nad jeziorem Slotso. Liczy około 60 tysięcy mieszkańców. W czasie II wojny północnej w 1658 roku miasto zdobyły połączone siły polsko-duńskie pod dowództwem Stefana Czarnieckiego. Polska ma w Kolding swój konsulat honorowy. Niewielkie, liczące około 9 tysięcy mieszkańców Ribe, jest uważane za najstarsze miasto w Danii. Pierwsze wzmianki pochodzą z 860 roku, ale Ribe już wówczas było znacznym ośrodkiem miejskim i handlowym. Romańsko-gotycka katedra, biorąca swój początek z drewnianego kościoła zbudowanego w tym miejscu przez biskupa Ansgara w połowie IX wieku. Obecna katedra powstała w XII i na początku XIII wieku z późniejszymi dodatkami. Z prawej strony romańska wieża mariacka, z lewej obronna wieża mieszczańska o wysokości 53 metry. Katedra w Ribe jest trzynawowa, ma 61,5 metra długości i 33,5 metra szerokości. Chrzcielnica z brązu. W katedrze pochowano dwóch duńskich królów, Eryka II i Krzysztofa I. W 1443 roku koronowano tu Krzysztofa III na króla Danii. Z lewej strony pomnik poety Brorsona, twórcy popularnych psalmów. Miasta nie oszczędzały różnego rodzaju klęski. Wielokrotnie było trawione pożarami, w XIII wieku aż czterokrotnie. W XIV wieku miała miejsce wielka powódź i epidemia dżumy. Przez miasto przepływa rzeczka Ribea, która uchodzi do Morza Północnego kilka kilometrów na zachód od miasta. Słup, na którym zaznaczono poziom, do którego sięgała woda podczas powodzi w różnych latach. W 1634 roku poziom wody sięgnął 6,1 metra. Po
o dynamicznym rozwoju w okresie średniowiecza, od początku XVII wieku Ribe zaczęło powoli tracić znaczenie jako najważniejszy ośrodek handlowy kraju. W ostatnich latach swój rozwój miasto zawdzięcza przede wszystkim turystyce. W tym domu mieszkała Maryn, która w 1641 roku została spalona na stosie jako czarownica. Kończymy naszą wycieczkę do Danii widokiem na stary gotycki ratusz i wieżę katedry w Ribe.